Ostatnio przejrzałem sobie moje dawne filmiki o jedzeniu i cóż się okazuje? Można na tych filmikach wysnuć stopę, faktyczną stopę inflacji, jaka dotknęła nasz umęczony kraj. Oto na przykład filmik z żarcia w lokalu pani naleśnik, gdzie były dobre naleśniczki. No i patrzcie, jakie tam wtedy były ceny. 13 zyla to jest średnia cena. To jest koniec 2018 roku. 13 zł tyle kosztował średnio naleśnik. Wiecie, ile teraz kosztuje? 19. Oznacza to, że średnio cena naleśnika w tej restauracji wzrosła 15% w skali roku. To jest realna, odczuwalna skala inflacji dla ludzi, którzy chcą po prostu sobie coś zjeść w restauracji. Kolejny lokal, też koniec 2018 roku, Plackowa i Pierogowa Izba, czyli potężne pierogi. Opisywana w materiale Micha Pierogowa kosztowała wtedy 18 zł. Koniec 2018 roku. Ile teraz kosztuje Micha Pierogowa? Gdzie jest 12 pierogów? 25 zł. Czyli średnioroczny wzrost cen wychodzi tutaj 13%. Przypominam, że to oznacza, że przez 3 lata straciliśmy prawie połowę siły nabywczej na kupowanie pierogów czy naleśników. No i nasz seminalny McDonald's. Tutaj braliśmy sobie wtedy 2 for you za 6 zł z cikierkiem, a obecnie ten najbardziej ekonomiczny sposób żywienia się wynosi 6 zł 90 groszy. To jest wzrost średni cen przez te 3 lata jedynie 5%. Jest to fenomen i to pokazuje potęgę McDonalda. Ta korporacja była w stanie przełknąć wzrost cen kosztów, żeby nadal dostarczać nam w miarę tanio tu for you. Cześć.